co mówi Pan. Jakże jesteś piękna, przyjaciółko moja. Znajdujemy się w prowincjalacie księży salwatorianów, którzy są również założycielami wolontariatu misyjnego Salwator, którego częścią była Helenka Kmieć. Dzisiaj jesteśmy tutaj właśnie z bardzo szczególnym gościem. Witam Cię, Olu. Witam serdecznie. Moim gościem jest Ola Kalita, która była przede wszystkim przyjaciółką Helenki. Skąd się znałyście? Znałyśmy się ze szkoły, więc bardzo wcześnie. Czasami mówię, że nasza przyjaźń była pełnoletnia, ponieważ poznałyśmy się, jak Helenka dołączyła do szkoły, chodziłyśmy do KSW w Libiążu. To jest taka mała społeczna szkoła i tam jest podstawówka, gimnazjum i liceum, wszystko w jednym, więc i chodziłyśmy z Helenką od początku do końca. Helenka była klasy niżej, więc dopiero jak przyszła do drugiej klasy szkoły podstawowej, to najpierw byłyśmy jakimiś tam znajomymi ze szkoły, bo mała szkoła, więc się wszyscy znali. A że Helenka była genialna i bardzo mądrą dziewczyną, to dołączyła do mojej klasy wyżej w 5. klasie szkoły podstawówki. Najpierw byłyśmy koleżankami z klasy, później ze szkolnej ławki, a później się zaprzyjaźniłyśmy i już tak zostało na dłużej. No właśnie, ja przyznam szczerze, że nie znam nikogo poza Helenką, kto przeskoczyłby klasę. Jak to się stało? Czy ona była faktycznie tak uzdolniona, czy to też kwestia, nie wiem, jej pracy, zaangażowania? Jak to było? Myślę, że jedno i drugie. Na pewno też dużo pracy też jej i jej rodziców. Ale skoczycie, bo znam drugą osobę, która również przeskoczyła razem z Helenką. O! Krysia. I byłyśmy, Krysia też zna Helenkę praktycznie od dzieciństwa, w sumie od urodzenia, były sąsiadkami i też chodziły razem do szkoły i razem przeskoczyły do mojej klasy, więc tak się poznałyśmy i w sumie długo się trzymałyśmy w trójkę razem. No cóż, widocznie tacy geniusze rodzą się w Libiążu. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Mówisz, że znałaś Helenkę z takiego okresu właściwie dzieciństwa, no bo podstawówka to jest tak naprawdę dzieciństwo. No więcej się słyszy i opowiada o Helence jako już takiej dorosłej osobie, o jej działalności w trakcie studiów. Czy mogłabyś nam opisać tą Helenkę, tą właśnie dziewczynkę z podstawówki, tą Helenkę, która była dzieckiem? Masz jakieś takie wspomnienia, anegdotki? Helenka była trochę jak taka maszyna w stylu perpetuum mobile, która jak raz weszła w ruch, to później trudno ją było zatrzymać i również to było już widoczne w szkole tej podstawowej, potem w gimnazjum. Ciągle była zajęta, zaangażowana w różne projekty. No przede wszystkim była bardzo mądra i inteligentna, prawda? Więc tutaj nauka, mam wrażenie, że nauka nie była dla niej problemem i po prostu to wszystko wchodziło do głowy. Grała na gitarze, na fortepianie, no mnóstwo, ale też miała czas na takie normalne aktywności. Bardzo często spędzaliśmy czas, czy to same, czy to w jakimś większym gronie naszych znajomych, na ognisku u jej mamy. Bardzo często chodziliśmy, bo mieszkała w Libiążu po szkole, to było 15 minut drogi, więc wielokrotnie chodziliśmy tam po szkole albo na jakieś ogniska, więc no, w tych wszystkich komunikatach, które były o Helence po jej śmierci, czy też teraz, to ona trochę wygląda jak taka niemożliwa osoba, że to jest aż niemożliwe, że można być takim tak bardzo zaangażowanym w wiele projektów, że osobą, która daje tyle dobra i tak dalej. Ona była przede wszystkim normalna w tym wszystkim, a to dobro, które było w niej już widać od podstawówki, od tych najmłodszych lat,
dla niej to było coś naturalnego, żeby pomagać innym. Pomagała mnie, pomagała innym osobom w klasie. Angażowała się w szkole, angażowała się w szkolny chórek, w którym mnie nie wciągnęła. Więc razem tam też działałyśmy, nagrała oczywiście na gitarze, ja tam podśpiewywałam. Daleko się miałam do tego jej talentu. Więc... Wszędzie razem. Trochę tak, wszędzie razem. Myślę, że niektórzy mogliby się zdziwić, że na przykład Helenka uwielbiała jeździć ze mną na koncerty rockowe. Ciekawe. Tak, tak. Helenka miała również taką drugą stronę. Chodziłyśmy, jeździłyśmy razem po festiwalach, grałyśmy też tam, ona na gitarze, ja na swoim bębenku, nawet chyba kiedyś dostałyśmy 10 zł za granie, więc tak, taka czyli też to, czyli właśnie, ty pamiętasz taką inną Helenkę, nie tą, którą gdzieś tam najczęściej się przedstawia, jako taką działaczkę, wolontariuszkę, ale właśnie taką naszą świecką, ludzką tak, Helenkę, jeszcze o takim wszystkim. Innym obliczu, prawda? Dokładnie. A chciałabyś opowiedzieć może jakąś anegdotkę, jakiś może z koncertu rockowego? Tak. Albo właśnie, bo to była jakaś taka działalność też pozaszkolna, tak? Bo przyjaciółki tak, z ławki to jedno. No, był taki okres, że naprawdę spędzałyśmy razem ogromną ilość czasu. Ja też u Helenki dom to znam praktycznie na pamięć chyba. Jej rodzice może mieli mnie już dosyć w pewnym momencie zapewne. Wakacje razem spędzałyśmy, czy to ja u niej, czy to ona u mnie. I kiedyś pojechałyśmy na festiwal muzyczny do Tychów chyba. Już nie pamiętam dokładnie gdzie, czy do Chorzowa. I myślę, że mało osób zna taki obraz Helenki w obcisłych spodniach, w glanach po kolana, w bransoletkach tutaj takich na ręce, w warkoczach i z groźną rokową miną, na koncertach wybijających na pogo i ludzie ją nosili na rękach, to małe nasze chucharko, więc taka zupełnie inna twarz niż później była, ale to w niej ciągle było. To taka nasza Helenka, którą znaliśmy z liceum i później, ona ciągle była w środku, tylko po prostu też robiło wtedy inne rzeczy, tak. No i myślę, że to jest właśnie piękne, prawda, że to nie jest tak, że jakby jesteśmy tylko jedną wersją siebie. Jakby też o tym tutaj dużo rozmawiamy z różnymi gośćmi, że jakby właśnie Helenka miała wiele twarzy, ale to było takie pozytywne. Myślę, że to było bardzo ciekawe i w ogóle dziękuję Ci. Ja akurat takiej Helenki nie pamiętam, to jest bardzo ciekawy obraz. Tak, została właśnie... nawet wrzucona do jeziora, więc po też jednego z koncertów. A powiedz, no właśnie, skoro już jesteśmy przy takiej innej wersji Helenki, przy takim nowym świetle, czy ty, znając się tyle lat, na pewno miałaś okazję ją widzieć w różnych trudnych sytuacjach, w jakichś takich trudnych zdarzeniach, może gdzieś tam, gdzie się smuciła, może denerwowała, bo często się mówi o takiej bardzo radosnej Helence, ale myślę, że bardzo cenne jest też takie inne, trudniejsze momenty w życiu. Jak sobie Helenka w takich sytuacjach radziła? Jak ty to pamiętasz? Helenka trochę chowała takie rzeczy do siebie. W sensie czasami trzeba było z niej po prostu wyciągać, że coś jest nie tak, bo nawet jeżeli przez chwilę się smuciła po miłosnym zawodzie, to nie dawała po sobie tego poznać. Trzeba było z niej czasami, tak jak mówię, wyciągać takie rzeczy. Starała się wszystko chować za uśmiechem, ale też opowiadała o tym, tak? I szybko bardzo miała niesamowicie pozytywny sposób patrzenia na świat, więc starała się przetrawić to, co się dzieje, uśmiechnąć się i iść do przodu, tak? Bo wiedziała, że wiele dobrego jeszcze przed nią. Myślę, że taką na pewno stresującą sytuacją dla Helenki był moment, kiedy wyjeżdżała do Anglii, tam na stypendium, to było w liceum. Cieszyła się, wszyscy się cieszyli, prawda? Została wyróżniona, była to dla niej duża szansa, ale jednak zostawiała dom i znajomych za sobą. To jeszcze był czas dopiero takich rozwijających się mediów społecznościowych czy Facebooka, więc nie byliśmy aż tak bardzo z nią w kontakcie, jakby to było możliwe teraz. Więc wiem, że wtedy na pewno trochę się stresowała i trzymała też w sobie i na pewno była, pomimo tego, że była osobą bardzo otwartą do innych i od razu się zaprzyjaźniła tam z innymi osobami, miała znajomych z całego świata, z którymi później też utrzymywała kontakt poza Anglią. Ale też były chwile takie smutku. Helenka pisała bloga, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą i tam czasami były właśnie takie, może był to jej sposób na uzewnętrznienie się w ten sposób, były tam takie wesołe rzeczy, były też smutne chwile, no tak jak każdy z nas ma te wesołe i te smutne, tak samo Helenka. No dobrze, kontynuując.
Olu, to teraz Cię zapytam o taki trochę może trudniejszy okres, bo jak dobrze wszyscy wiemy, no niestety w Boliwii doszło do takich bardzo tragicznych wydarzeń. Jak Ty dowiedziałaś się o śmierci Helenki? Jak to wpłynęło na Twoje życie? Myślę, że dowiedziałam się chyba wcześniej niż część osób, ponieważ w poniedziałek wieczorem, jeżeli mnie pamięć nie myli, to było, zadzwonili do szkoły. Do szkoły, w której Helenka, z którą Helenką chodziłyśmy, i dyrektorką tej szkoły jest moja ciocia. Ona zadzwoniła do mnie. Akurat się tak zdarzyło, że miałam wieczorny dyżur w pracy i byłam u moich rodziców w Szanowie. To jest miasto niedaleko Libiąża, z którego Helenka pochodzi, gdzie chodziłyśmy do szkoły. I ona zadzwoniła i spytała się, czy jestem. I już po głosie wiedziałam, że coś jest nie tak, że coś się stało. No i przyjechała i powiedziała. I to na pewno było trudne wydarzenie. Dowiedziałaś się o tym, czy to miało, jak już usłyszałaś tę informację, czy teraz z perspektywy czasu, jak to wspominasz, to miało duży wpływ na Ciebie? Myślę, że miało bardzo duży wpływ na mnie. Chyba na każdego, kto był blisko z Helenką. W pierwszej chwili powiedziałam, że to jest niemożliwe, że to na pewno nie ona, jakaś pomyłka. W pracy na szczęście ktoś mnie zastąpił. Nie powiedziałam za bardzo, co się stało, ponieważ pracuję w mediach, więc od razu by to się gdzieś pojawiło. I też bardzo pomogli mi moi rodzice, ponieważ moi rodzice też znali Helenkę w sumie od dzieciaka. Tak samo moja ciocia, z którą rozmawiałam. I pamiętam tylko taką myśl, jak szłam spać, że nie chciałabym, żeby Helenka stała się newsem, tak? No i rano się obudziłam, no i stała się. Co wiedziałam, pracując w takim miejscu, jak pracowałam, to dokładnie wiedziałam, na czym to polega, że jednak tragiczna śmierć młodej dziewczyny jest bardzo newsowa i medialna i to się klika, więc to było trochę, poznałam inny, moją pracę od innej strony, od której nigdy nie chciałam poznawać. Pamiętam też w ten wtorek, w tym wieczorem, tak, myślałam, czy zadzwonić do naszej wspólnej przyjaciółki, ale miałam taką głupią myśl w głowie, że da mi ten jeszcze jeden noc, taką, gdzie nie wiesz, coś się stało. Ale niestety też się dowiedziałam w podobnym momencie od wspólnych znajomych. No i na drugi dzień to już było wszędzie. Tak jak już wszyscy się dowiedzieli, wszędzie były te komunikaty, już zaczęli dzwonić znajomi ze szkoły, więc sobie spędziłam większość dnia z naszą też taką koleżanką z liceum. A później zaczęła się cała machina, tak. Pamiętam, we wtorek była msza w kościele świętej Barbary, w którym działała Helenka. A potem trzeba było wrócić do normalnego życia, co było dość trudne, bo wiadomo, że jest to tragedia, z którą człowiek nie może się pogodzić. Trudno też to uwierzyć, co się stało. Na szczęście w pracy moi koledzy byli dość mili i nie zadawali mi mnóstwo pytań. Ja też im powiedziałam, że pomimo tego, że znam Helenkę od bardzo dawna i się z nią przyjaźnię, to nie będę udzielać informacji, żeby mnie o to nie prosili, bo wtedy było wiadomo, szuka się osób, które znają taką osobę, rozmawia się i tak dalej, więc na szczęście byli bardzo pod tym względem wyrozumiali. Było też ciężko mi ponieważ no, w pracy spotykałam się z tym, tak? Mogłabym udawać, że się nic nie stało, chociaż czasami coś się stanie, jakaś tragedia, idziesz do pracy, nie myślisz. Ja tak nie mogłam, bo szłam do pracy i te komunikaty przechodziły mi przez maile, przechodziły mi przez to, co musiałam zrobić w pracy. Były na telewizorze 24 godziny na dobę, gdzie ja siedziałam i był przede mną. Więc no, były dość takie ciężkie chwile, tak? Takie przypominanie sobie co chwilę, co się stało. Mhm. Mówisz, że jakby poznałaś swoją pracę od tej strony, której byś nie chciała. Tak. Jak postrzegasz teraz jakby właśnie cały ten szum wokół Helenki? Czy zgadzasz się z tym, co się dzieje? Czy podoba ci się to? Czy uważasz, że to właśnie nie powinno tak wyglądać? Z takiej medialnej strony to rozumiem, tak? Sama to robię. Nie jestem niewinna pod tym względem. Ale myślę, że sam fakt mówienia o Helence jest dobry, to jest okej, ponieważ myślę, że Helenka jest taką osobą, o której warto mówić. Wśród osób, które znam, moich znajomych, uważam, że to jest osoba, która mogła czynić dobro i zmieniać świat pomału i ona rzeczywiście to robiła.
Więc im więcej osób o niej wie i może jedna czy dwie osoby, które jej wcześniej nie znały, nagle postanowią coś zmienić w swoim życiu. Może pomóc komuś koło siebie i dzięki niej to jest dobre. A powiedz jeszcze tak na koniec, czy jest coś, czym tak chciałabyś się podzielić od siebie, co, bo mówisz, że to jest taki pierwszy raz, kiedy się wypowiadasz publicznie, tak. Także bardzo, bardzo Ci za to dziękuję, bo to naprawdę jest piękne, co mówisz. Czy jest coś takiego, co chciałabyś może przekazać właśnie światu, może trochę w imieniu Helenki, może chciałabyś, żeby coś się teraz zadziało? Nie wiem, widzisz jakiś taki dobry cel w tym wszystkim, co się teraz dzieje? No myślę, że przede wszystkim pomaganie innym, czyli to, co było celem Helenki. Ja myślę, że pomoc dla innych osób to było po prostu w jej DNA. Niezależnie, gdzie by się urodziła, kiedy, w jakiej rodzinie, to ta pomoc dla innych, to i tak byłoby w niej. Ona tym po prostu żyła. I dla Helenki pomaganie innym było jak oddychanie. Wiem, że to brzmi trochę górnolotnie i dla osób, które jej nie znały, to może być takie, że my tutaj siedzimy, prawda, i przesadzamy, bo o zmarłych się źle nie mówi i tak dalej. Ale taka po prostu była. A przy tym wszystkim była normalna, przy ziemi, ale też ambitna. Czasami trzeba ją było zastopować i Helenka, tu jest ziemia. I myślę, że to dobro, tak? Że dawaj dobro innym i ono powróci. Niestety tu tak nie wyszło, ale no myślę, że przede wszystkim rozdawanie tego dobra. I też kiedyś spotkałam się z takim stwierdzeniem po angielsku, to jest your heart is a village, czyli twoje serce to jest wioska, w której znajdują się osoby, które odcisnęły wpływ na twoje życie i które cię kochają. I myślę, że Helenka właśnie jest takim honorowym obywatelem w sercach wielu osób. Moim na pewno i mam nadzieję, że ktoś, kto poznał ją dopiero po jej śmierci, też zaprosił ją do siebie i ona nam pomaga. Mówisz właśnie o tym, że było trudno w pracy, że gdzieś tam cały czas się z tym stykałaś. A powiedz tak w takim osobistym życiu, czy jak duży wpływ to miało, jak to wpłynęło, czy to zmieniło coś w twoim życiu, bo to było duże wydarzenie, prawda? Myślę, że zmieniło przede wszystkim to, że jej nie ma, tak? To jest taki cios dla każdego, kto ją znał. Że ktoś taki jak on był i teraz jest pustka. Helenka była bardzo wierząca, tak? Ja nie jestem. I ten, trochę ta świadomość taka, że po śmierci jej nie będzie, tak? To jest na pewno, trochę tutaj się zaczęłam zastanawiać bardziej i zazdrościć jej tej wiary, tak? Tej wiary w to, że coś jest po śmierci i można ją będzie zobaczyć, czy tam właśnie bliskich i tak dalej, to jest niezwykłe, ale no takie wydarzenie zmienia. No naprawdę, ja wiem, że trudno mi było się z tym pogodzić i bardzo trudno jest mi pogodzić się z tym do teraz. I czasami myślę o niej, że jak wyglądałoby jej życie, jak wyglądałoby nasze życie teraz moje, tak, czy miałabym lepszy, czy gorszy kontakt z nią, bo to jednak się zmienia. Myślę, że staram się być bardziej otwarta na innych ludzi, patrzeć czasami na świat oczami Helenki, taką radością dziecka. Wszystko jest dla niej było niesamowite. W każdej, nawet tej smutnym momencie dało się znaleźć coś, co było światłem, coś, co było radością. No i myślę, że to chciałabym przede wszystkim pielęgnować sobie i zapamiętać właśnie przez Helenkę, taką radość życia. Mówisz, że wszyscy wiemy, że Helenka była wierzącą osobą. Ty nie jesteś. Czy Helenka jakoś próbowała cię zarazić miłością do Pana Boga? Kiedyś próbowała jakoś rozmawiać z tobą na ten temat? Chodziłyśmy razem na oazę towarzyszyłam jej kilka razy, lecz ja tam byłam tą osobą, która przychodzi na śpiewanie. No, Helenka doskonale o tym wiedziała i szanowała mój wybór, ja szanowałam jej. I nie było nigdy jakiejś takiej próby na siły nawracania, co ja bardzo za to jej trochę, no, dziękowałam i szanowałam, tak? Jednak to idzie w dwie strony. Też pamiętam, jak Helenka miała recital dyplomowy w Gliwicach i zaprosiła mnie do siebie. Ja przyjechałam z Krakowa i większość osób właśnie było tam z jej tej scholi, tych oaz gliwickich i też nikt nie próbował mnie tutaj nawrócić na siłę. I też pamiętam, że przyjechałam do niej na jeden dzień, miałam rano wracać, a wróciłam po trzech. Więc to też dużo znaczy, że
Helenka była taką osobą, że można było się z nią nie widzieć, czy nie mieć kontaktu przez jakiś czas, a później jak się spotykało, to nadrabiało się w te wszystkie tygodnie jakby bez kontaktu. Nic nie było. I tak, nie było żadnej różnicy, nic się tutaj nie stało, życie się dalej toczy, jesteśmy. No, to było niesamowite.